Zakończył się okres przyjmowania wniosków realizowanych z przyszłorocznego suwalskiego budżetu obywatelskiego. Suwałczanie jak zwykle wykazali się inicjatywą. Do ratusza wpłynęły łącznie 34 projekty. Ideą budżetu obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców na wydatkowanie publicznych pieniędzy. W bieżącym roku utworzenie budżetu obywatelskiego jest już obowiązkowe, ale nie jest nowością w Suwałkach. Tutaj idea realizowana jest od 2014 roku. Wartość budżetu obywatelskiego 2020 określono na 2,6 miliona złotych. Pomysłów, które mogą być z tych środków realizowane, jest, jak wspomnieliśmy, 34. Zgodnie z ustalonymi zasadami całość środków podzielono na trzy części. 2 miliony to pula pieniędzy na tzw. projekty duże o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych. Takich projektów do ratusza złożono aż 9. Kolejna pula ma wartość 0,5 miliona złotych i obejmuje projekty małe, z których każdy może kosztować do 100 tysięcy złotych. Tutaj mieszkańcy przedłożyli aż 16 pomysłów. Ostatnia, najmniejsza część budżetu obywatelskiego to 100 tysięcy złotych na realizację projektów społecznych i kulturalnych, które mogą kosztować nie więcej niż 20 tysięcy każdy. Takich propozycji złożono 9. Aktualnie 20-osobowy zespół sprawdza złożone wnioski m.in. pod kątem formalno-prawnym i dlatego ratusz nie ujawnia jeszcze, które z pomysłów trafią na listę do głosowania, które zaplanowano na drugą połowę października.